Thank you.
Ze składem Gdynia następuje zmiana. Boisko puszcza Grzegorz Filip, który grał z numerem 15. A zastępuje go gracz z numerem 10, Daniel Nawrocznik. W zespole tego kazania następuje druga zmiana. Boisko puścił Rafał Andraszak, który grał ze mną w 7. A zastąpił go oznaczony numerem 23 Dariusz Stachowiak.
Zespół Legnika Zabrze następuje zmiana. Podziękujemy Radzie za zagraniczny mecz Arturowi Prokopowi, który grał z numerem 25. A na wojsku przywitajmy gorąco Krzysztofa Bukalskiego, który grać będzie z numerem 14. W zespole Arkidyja następuje zmiana wojska Puszcza Radosław Wróblewski, który grał z numerem 8, a zastępuje go znaczna numerem 9, na dwie Gruszczenko.
Żółtą kartą karany został Krzysztof Przytyła, piłkarz Arki Gdynia Pracy z numerem 29. Druga bramka Arki Gdynia z Radomia, gracz z numerem 78 w zespole gości Olgier Mostalewicz, Arka prowadzi 2-0. Żółtą kartą karę został Olgier Mostalewicz, piłkarz Arki Gdynia Pracy z numerem 78. Thank you.
W tym momencie, proszę Państwa, sędzia główny prowadzący to spotkanie, pan Łukasz Bartosik, zakończył mecz 13. kolejki Orange Ekstraklasy, w którym Górnik Zabrze przegrał na punkt Gdynia 0-2, gole dla gości z